Witam i chciałbym zaprosić Państwa do zapoznania się z najnowszym numerem miesięcznika Raport Wojsko Technika Obronność, albo w wersji klasycznej, papierowej, albo cyfrowej za pośrednictwem naszej strony www.altair.com.pl. Głównym artykułem tego numeru jest materiał o nowym planie modernizacji technicznej. Jest to materiał o tym, że ten program jest niestety niejawny. Nie mamy dokładnych informacji na ten temat. To, co jest najbardziej istotne, to jest fakt, że wielkość środków finansowych przeznaczonych na modernizację techniczną znacznie się zmniejszy w porównaniu do pierwotnych założeń, ze 102 miliardów do mniej więcej 77 miliardów w okresie od 2017 do 2022 roku, choć część obserwatorów uważa, że i ta wartość 77 miliardów jest za bardzo optymistyczna. To, co jest interesujące, to fakt, że realizacja programów zakupu zostanie znacznie odłożona, znacznie wydłużona w czasie. Pierwotnie zakładano, że uda się osiągnąć 75% wskaźnik nowoczesności, jeżeli chodzi o sprzęt Wojska Polskiego do 2022 roku. Teraz mówi się, że ten plan być może zostanie zrealizowany w połowie, być może w mniejszym wymiarze, więc można łatwo sobie policzyć, że tego nowoczesnego sprzętu w 2022 roku możemy mieć może 30, może 40%, co i tak na tle stanu aktualnego nie byłoby takim złym wynikiem. To, co jest jeszcze bardzo istotne, to jest fakt zwiększenia wydatków osobowych kosztem niestety wydatków modernizacyjnych i to wiąże się ze wzrostem liczebności wojsk operacyjnych. Ten proces został ze względu na wydarzenia na Ukrainie zainicjowany jeszcze przez poprzedni rząd. Obecny dodał około 1500 etatów, mniej więcej. W tej chwili mamy, biorąc pod uwagę budżet na 2016 rok, 104 tysiące, chyba 350 żołnierzy. Plus do tego oczywiście tworzenie obrony terytorialnej i podwyżki, co w sumie daje łącznie spore pieniądze, które są przenoszone z wydatków modernizacyjnych na wydatki osobowe, ale do szczegółów odsyłam Państwa do najnowszego numeru Raport WTO. Co jeszcze? Mamy kilka artykułów, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa. Pierwszy dotyczy haubico armat Krab, które w tej chwili już praktycznie są gotowe. Oficjalnie informacje z Huty Stalowa Wola mówią o 6 gotowych działach. Mogą być one praktycznie w każdej chwili odebrane przez wojsko. Przypomnijmy, że termin oddania tego pierwszego dywizjonu upływa w pierwszym kwartale 2017 roku, a więc wojsko, gdyby chciało, może te wozy odbierać już bez zbędnej zwłoki, a następne będą przekazywane tak, jak będą przychodziły z Korei Podwozia. I ten proces jest w toku. To wszystko powinno zostać zrealizowane zgodnie z założeniami. No i dodajmy, że obecnie trwają negocjacje w sprawie zakupu kolejnych 4 modułów dywizjonowych. Każdy z nich mniej więcej kosztuje około 1 miliarda złotych. Z informacji, na które chciałem Państwu zwrócić uwagę, mamy artykuł o nowych programach pancernych, a w zasadzie realizowanych programach w Stanach Zjednoczonych, a więc na razie informacje są takie, że Amerykanie nie planują bezpośrednio szukania następcy dla czołgów Abrams, raczej będą koncentrowali się na unifikacji sprzętu i jego modernizacji. Natomiast jednocześnie rozpoczęli pracę nad zakupem nowego czołgu lekkiego, głównie dla formacji ekspedycyjnych, dla formacji Marines. Będzie to prawdopodobnie czołg łączący w sobie już istniejące konstrukcje, a więc możliwe jest wykorzystanie na przykład istniejących podwozi bojowych wozów piechoty albo już opracowanych wcześniej w Stanach Zjednoczonych konstrukcji lekkiego czołgu M8. I pomijając inne materiały, które zapewniam Państwa są bardzo ciekawe, jeden malutki, krótki artykuł dotyczący wizyty w Gdyni francuskiego okrętu rozpoznawczego. Okręt, który kilkukrotnie w ostatnich latach gościł w brzeży Gruzji i Ukrainy, teraz znalazł się na Bałtyku. Co będzie robił
nie trudno zgadnąć, że jego zadaniem będzie rozpoznanie sytuacji prawdopodobnie w rejonie obwodu kaliningradzkiego, a to można wiązać z przybyciem do Polski batalionowych grup i do państw nadbałtyckich batalionowych grup NATO oraz deklarowanego przybycia amerykańskiej brygady pancernej. Tyle tytułem wstępu i zachęty do przeczytania, do zapoznania się z najnowszym numerem miesięcznika Raport Wojsko, Technika, Obronność. Dziękuję bardzo.